po raz dziewiąty organizujemy ogrody ceramiczne w ramach Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Pierwsze ogrody były taką próbą zmierzenia się prezentacji w plenerze na takim tutaj dużym obszarze. Więc z roku na rok ogrody się rozwijają, przybywa coraz to więcej gości krajowych i zagranicznych i to nas cieszy jako producenta, że to co robimy ma sens, znajduje klientów na praktycznie wszystkich rynkach świata. Dziewiąte ogrody ceramiczne i dziewiąty raz olśnienia, zaskoczenia, a to co najpiękniejsze, wydobycie piękna z tej wydawałoby się klasycznej formy, niesamowita wyobraźnia zdobników, formierzy, wszystkich tych, którzy składają się na proces produkcji ceramiki niepowtarzalnej, która jest dumą Polski i dumą bolesławców. Ogrody tegoroczne zaaranżowane są według czterech pór roku, jakby nawiązujące do też autorskich dekoracji, projektantów dekoracji, pani Teresy Liany, pani Marii Starzyk, czy też pani Ireny Mączki, pana Jacka Chyły i wielu, wielu innych utalentowanych, którzy przygotowali właśnie poprzez inspirację dialogu z przyrodą, no to powoduje, że ten temat jest ciągle aktualny, ciągle tworzą właśnie tego typu dekoracje, które się bardzo podobają. Limitowana edycja, taka autorska, ona jest wyjątkowa, bo jest jej też niewiele. Odpowiednio jest cena wyższa, klienci już zarezerwowali, że chcą po prostu w pierwszej kolejności kupić właśnie te wyjątkowe, specjalne dekoracje. Pozostałe dekoracje to są już ten tradycyjny bolesławiec, oczywiście jest dużo nowości, kształtów, wiele różnych rodzajów kubków, filiżanek, różnej wielkości miseczek, zapiekanek, pojemników, no wszystkie te produkty, które służą nam do codziennego użytku, ale nie tylko. Można też przygotować zastawę z okazji uroczystości, czy też wielkich imprez świątecznych.